3, 2, 1. Witam was serdecznie, jestem Byś, to jest kolejny odcinek z Gothica 2, Noc Mruka. Chodź tu dziku, dawaj. Jeśli jesteś, jak jesteś dzikiem, to ci wszystko wolno. O nie. Grubo się mylisz. Ja nie mogę. No i pod koniec mnie walną. Okej. To gdzieś jest chyba... Nie. To też szukałem, ale tu gdzieś... Kurde, nauczyłem się skradania, będzie nam troszeczkę trudno. Ale damy radę. W dzisiejszym odcinku gramy, no oczywiście, ale idziemy tutaj, aby odzyskać tego, odzyskać wszystkie ostatni skarb Grega, oddać mu, pójść na farmę i za farmę sekowa. Ho, 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 ho. Chodź tu. No chodź tu, kurczaku. Ścierbujadzie. Nic tu nie ma. Tam oto są bandyci. Nie, czy sobie sam dam... A czy... Liczę sobie dam sam... Czy dam sobie radę? O, 30 siły, dobra. O, tu już jutro będę potężniejszy. Muszę te punkty wydać i na siłę, i na... Jak to się nazywa? Kowalstwo. Kurczę. Bez tego skazania to seryjnie nie będzie lipa. Yo, motherfuckers. Okay, jeden, jest. What the fuck? Kurde, gówno widzę w tych drzewach. Chyba jakby mnie teraz on zabił. Okej. Jest tutaj trzech.
4. Ej, motherfucker! Chyba 3. Ach, skill grania w Gothica przez tyle lat się opłacił. Nie wiem, czy ich jest dwóch na mecie, czy jeden. Musiałem chociaż jednego z nich wyprowadzić tak jakby w pole. O, jest, jest, jest. Hej, yo, motherfucker. O, kur... Ich jest jeszcze dwóch. O, kurwa. Jeden! Okej. Okej. Jak dać tego, to już będzie pikoś. Jest! Się zlokowałem w tych skałach. No! Chyba... Ach, kuźwa. Fraps mi się wyłączył, nie wiem w którym momencie. Nie wiem w którym momencie fraps mi się wyłączył. Tu jest 15-24, lol, tu jest 15, dobra. Chyba przypadek, klikając strzałkę, kliknąłem shift, nie wiem, zabiłem dwóch bandytów, a czy jednego, drugi mnie zabił. Nie wiem, w jakim momencie mi się ten fraps wyłączył teraz. Sorka, za to. Te emocjonujące pojedynki są takie. Okej, a więc replay. No to samo. Okej. Dobra, jest! Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Oj, dobra. Czy się z siebie teraz dumny? A zapiszę sobie na dwóch save'ach, bo nie chcę tego stracić. Bo tak coś poszło nie tak. Idziemy do tego gościa, on się nazywa Elbrich. Niebiosom niech będą dzięki. Nie ma już bandytów, ocaliłeś mi życie. Kim jesteś? Mam na imię Elbrich. Pochodzę z miasta. Mistrz Torben powiedział, że gdzieś zniknąłeś. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. W mieście coraz częściej znikają ludzie. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko, co mi się przytrafiło. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą, nie widziałeś ich może? Opowiedz mi o Lucii. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania Bromora. Jest bardzo piękna. Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Dokąd planowali was zawieźć? Gdzieś na Korinis, ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Kłócili się dość zażarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli. Ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu. A potem zjawiłeś się ty.
Gdzie jest ta przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stań na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki i skieruj się w prawo, płynąc wzdłuż wybrzeża. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Piraci w Korinis? Nie wiem o nich zbyt wiele. Po raz pierwszy widziałem ich właśnie na przystani. Zawsze starali się nie rzucać w oczy. Jeden z nich jest poszukiwany w Korinis. Boją się, że zawisną. To dlatego żadnego z nich nie spotkasz w mieście. Bromor powiedział mi, że Lucia ukradła mu złotą misę. No, jeśli naprawdę ukradła tę misę, to bandyci pewnie ją zabrali. Gdzie jest teraz Lucia? Rozdzieliliśmy się na rozdrożu w pobliżu farmy Onara. Bandyci powlekli ją do lasu za farmą Sekoba. Niech Inos mają w opiece. Czy bandyci, którzy was porwali, mieli przy sobie większy ładunek broni? O tak! Mieli jej tyle, że ledwie byli w stanie wszystko udźwignąć. Uciekli w kierunku farmy Sekoba, zabierając cały oręż. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucię, zabierzesz ją do miasta, prawda? Zobaczę, co da się zrobić. A więc udało nam się. Prześpimy się tak sobie o. O, po takiej walce, kto by nie był zmęczony. Dobra, skóra wilka, warga wilka. Jakieś zioła, skrzynki. O. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, 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 lewo. Yeah. Wow. Odkupię sobie za to wytrychy. Jest ani mi 8 jeszcze. Raz, dwa. Co ja robię? Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. O, dobra. Wow. Nie mam wytrychów jeszcze, bo ja nie wiem, czy mogę tak pozwalać. Pierścień żelaznej skóry, pierścień mocok. Nie mam wytryszków. Dwa. Jadź. Już tak nie możemy sobie ich łamać. Trzeba będzie gdzieś kupić te wytrychy. Torbena najlepiej. Tracimy po ostatni skarb Grega. Sądzę, że coś znalazłem. Ja skąpić. Kokota, chodźcie tu. Jeden, nie dwa. On tak bardzo chce cię umrzeć. Nic tu nie ma. A teraz sobie powalczymy troszeczkę z polnymi gwizdami, czyli tak troszeczkę ekspienia będzie. Jest tu coś... Nie. A więc jeden z zaginionych wrócił do miasta. I teraz czas na polne bestie. A ich jest tu dużo, dużo, dużo. Będzie bułka z masłem. Chodź, chodź. Haha. Oh shit.
Dobra. Bije tutaj poziom chyba tak 1000 aż. Myślę, że jednak nie. Dobra, troszeczkę tutaj się poekspiję, jest troszeczkę polnych bestii. Jak widać. Kurde, zapomniałem sobie w pliku z gotikiem włączyć krew. Chociaż nie. Nie wiem, czy jest włączona, czy nie. I sobie sprawdzę, bo mi się wydaje, że jej nie włączyłem. Jeb. Ej, tego nie było w planach. Yo. No chodź. Tu są dwa topielce, a z topielcami nie zadzieramy. O, kolejna, chodź tutaj. Gosia będzie przedostać się przez ten las. Na tą farą cekowa, bo jest tam... Ciężko będzie, ale spróbuję. Ja to mięsko, dobra, tyle powinno starczyć. Okej. Zaraz pójdziemy na tamte pole, czy zaraz tu będzie grę gdzieś. Ja mam 500. Tu są jeszcze polne bestie, o tym wiem. Ała. Au. A myślałem, że już będzie po mnie. Co pójdziemy jeszcze? Nie wiem, czy pójdę na najemników teraz, czy pójdę później. A pójdziemy później. Teraz porobimy co innego. Dobra, chodź tutaj. I ostatnia polna bestia. Na tym polu oczywiście. Oh shit. Jest krew włączona, bo jak ta polna bestia krwawi, to w takim razie jest. Cwany. No. Idziemy teraz do Grega. Powiedzieć mu, że mamy jego skarby i się ucieszy. No pójdziemy na tamte pole, nie tu, a nie tu, tylko tu, a później tam, bo tam są chyba trzy tylko. Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakieś 100 monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet. Oddawaj! Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głupi, żeby uciec ze znaleźnym. Oto twoja część łupu. Dobra, 30 sztuk złota.
A właśnie, jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Dziękuję ci za pomoc. Nie, to... Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Ha, ha, tak! To on! Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. To jasne. Okej. Do tej jaskini inaczej, do tego nie wchodzimy. To jest będzie związane z questem najemników i tego nie chcę wykonywać. A tu powinny być polne bestie. Kamienna tablica. A one chyba są dopiero wtedy, gdy zabijemy te w środku, wypełnimy tego questa. Dobra, ruszamy na farmę Sekoba, zobaczyć co tam się dzieje i pójść za jego farm, co będzie denerwująco trudne. Co może życie zregeneruje tym mięskiem? A co zjem jabłka właśnie, ho. Czuję się znacznie bardziej świeżo. Miód zostaje. Ostrygę sobie zjem. Lecimy, nagle widzimy pałasz bandytów. I ten pan pędził do nas jakieś wąty. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci po łbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. W takim wypadku obawiam... No co? On będzie trudny. Właśnie, o właśnie, o tym mówiłem. On będzie trudny. Będzie trudno, trudno. Ale jakoś się da go pokonać. Ach, takiego daleko save'a mam. Myślę, że to za farmę Sekoba pójdzie w następnym odcinku, bo zaraz muszę wychodzić. A ja chcę tylko na farmę Sekoba pójść. Muszę tego dupka jakoś sprzątnąć stąd. Nie ma jakiejś magii, żeby mu wytupić. Dokąd więc się udajemy? Jesteś... Zaraz dam ci, jeżeli... No! Okej, już mam na niego. Ja mam dłuższą broń. Nie, no kurwa! On ma nas na hita, ale ma strasznie mało życia. Do 3 razy sztuka, a później sam to powykonuje. Znaczy, spróbuję oczywiście. Ale to i wątpię. Kurde, za daleko teraz jest. Nie, nie to!
Dobra, pierdziele, czekajcie chwilę, to go zadupię sam i widzimy się za chwilę. Nie było łatwo, dwa razy poszłem sobie zginąć. Dwa razy mnie pokonał, ale już nareszcie. Kurde, matko, świetnie. Nerwuję, ale łatwiej mi się walczyło przy tych 60 FPS-ach niż 30. Nie wiem, czemu jak tutaj włączam, jak mam normalnie gram, to mam 60, a jak włączę, to mam 30. Czasami 25. Hej, ty! Nie wiem, dziwne. Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Widziałeś może bandytów w okolicy? Pewnie! Przechodzili przez pole w pobliżu farmy Sekoba, a potem zaszyli się w lesie. Mieli ze sobą dużo broni. Wyglądali, jakby chcieli wygrać wojnę z orkami na własną rękę. Wydawało mi się, że prowadzili ze sobą dziewczynę, ale nie dam za to głowy. Mam nadzieję, że jej nie skrzywdzili. Cieszę się, że ominęli naszą farmę. Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Robię to, odkąd pamiętam. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz? Jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. Masz jakieś kłopoty z sąsiadami? Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka, więc zazwyczaj chodzę na pastwiska innych farmerów. Ona rowi to wszystko jedno, ale Bengar, do którego należą pastwiska na płaskowyżu, zawsze robi wielką aferę, kiedy wyprowadzam tam zwierzęta. Mówi, że Sekop winien mu zapłacić, skoro zwierzęta pasą się na jego ziemi. Ale Sekop nie wyda na to ani grosza, więc nie mogę już chodzić na płaskowyż. Może powinienem pomówić z Bengarem? Zrobisz to dla mnie? A co mu powiesz? To znaczy, wiesz, nie chcę żadnych kłopotów. Zobaczymy. Dobra. Idziemy teraz do Tila. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Tak wiem, to Bronko. Robi co chce. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć się do roboty. Ale? Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obiboka do roboty. Może ja mógłbym pomóc? Mówisz poważnie? W porządku. Posłuchaj, zagoń Bronka do pracy, a zapłacę ci 10 sztuk złota. Co ty na to? Nie ma sprawy, ale będziesz musiał zapłacić więcej. W porządku, 20 sztuk złota. Chcę więcej. 30? Tyńczy. Chcę więcej. Może 50? I tyle starczy. W porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Pośpiesz się. Okej. Okay. Teraz już tam żaden problem, bo pobiliśmy Bronka. Wcześniej to... Jo, Bronko. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze?
No i właśnie to tyle było. Hej! Bronko wrócił do pracy. Naprawdę? To wspaniale! Tak, a teraz mi zapłać. Cóż, umowa to umowa, nie mam racji? Masz rację, no więc w tym odcinku to na tyle. Udało nam się tam odzyskać skarby Grega. Coś tam jeszcze. Może to nie wydaje się zbyt duże, bo praktycznie nic nie zrobiliśmy. Praktycznie, ale... było troszeczkę trudu, przynajmniej dla mnie. No i w ogóle muszę wychodzić, no i wiecie. Ale jeśli się wam podobało, wiecie co macie zrobić i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Goodika 2. Cześć!